Cześć, siemanko. Dzisiaj witam was w grze Arma 3. Czym jest Arma? Mam nadzieję, że każdy wie. W skrócie jest to symulator działań wojennych, więc generalnie Arma pierwsza, druga i nawet teraz ta najnowsza, czyli Arma 3, jest to symulator wojska i nie będę tutaj się za bardzo tutaj rozkręcał na ten temat, nie będę tego tłumaczył, bo tu można mówić, co Arma może robić, jakie są możliwości w tej grze, niesamowicie duże. No właśnie. Między innymi możemy rozmawiać z ludźmi, ale to nie jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest to, iż właśnie zakupiłem armę i chcę wam pokazać mod, który się zowie Altis Life. Altis Life. Już wam mówię, o co chodzi, więc generalnie jak sama arma jest symulatorem wojska, to mod Altis Life pozwala nam wczuć się w takie, no, w takie prawdziwe życie i tutaj nie tylko żołnierza, tylko mamy podział na policjantów i cywili. I wchodząc na serwer, na którym jest Altis Life grany, możemy wybrać, czy mamy stać po stronie właśnie... Tam ktoś się turla. Tam chyba ktoś nogę złamał i on nie może iść. Zaraz zobaczymy. Możemy być policjantem, który ściga i złodziei, albo przestępców, albo po prostu każe, choćby, nie wiem, za głupi mandat, zakaz parkowania, za prędkość, może skuć was, zabić do celi i tak dalej. Możecie być cywilem, możecie zbierać uczciwie pieniądze, a możecie też na przykład sobie gdzieś tam marihuany, czy tam kokę zbierać. No i to tylko zależy od was. Dobra, mniejsza o to. Jestem teraz na polskim serwerze. To jest akurat serwer Yahais. On bodajże jest stworzony przez Moskita. Weźmiemy sobie tutaj w bankomacie, wypłacimy jakieś 3000. 3000. Nie. A, nikogo. Dobra, bla, bla, bla. Dobra, teraz tak. Czekajcie, jak to. Moment. Nie, ja chcę wypłacić. Teraz. O, tutaj 3000. 3000 wybierz. O, właśnie. Wybraliśmy i teraz możemy na przykład sobie kłada kupić. W ogóle ta gra jest tak rozwinięta fajnie, że możemy sobie na przykład zrobić licencję na prawo, wyrobić prawo jazdy kategorii B, C, możemy sobie na przykład wyrobić licencję na motorówki. Ja sobie na przykład kłada, tego nie mogę wziąć, ponieważ jest zablokowany. Wynajmę sobie, kup. Okej, okay, kupiłem kłada i on się tam nam pojawił. O, tam w ogóle są chyba policjanci. I oni sobie tam schodzą. Zaraz zobaczymy, to jest naprawdę bardzo fajna gra do trollowania ludzi i do przeżywania naprawdę fajnych akcji. Mogę sobie tutaj podjechać, co tu się dzieje? Dzień dobry. W czym problem? Przepraszam bardzo, czy panowie tutaj poddają miasto deratyzacji, że strzelacie w szczury? Dzień dobry. Muszę zablokować samochód. Halo? Proszę... Przepraszam bardzo. Ja mam takie pytanie, bo... Gdzie ja mogę zakupić... Proszę pana, tutaj się rozmawiam, okej? Gdzie ja mogę zakupić mapę tego pięknego miasta? Co on robi tą głową? Gdzie ja mogę kupić mapę? Nie wiem. No to kim pan jest? Henryk, zespałbym mu. Nie, to panowie są jakimiś... Co to ma być? Panowie się podszywacie za kogoś. Proszę pokazać ten... Legitymację, mam prawo wylegitymować. O, co to jest? Mapa, dziękuję. Ewidentnie ja widzę, że tutaj są państwo... O, to jest ten człowiek. On ostatnio małe dzieci nagabywał. I chciał, żeby go dotykały. To jest ten człowiek, ja widziałem. Ja mam nawet zdjęcie zrobione słabe, bo komórką. Ale naprawdę. Niech się panowie mu przyjrzą, niech go wylegitymują, może jakiś dowód. A ja widzę, że pan trochę pijany. No, właśnie, o właśnie, tak przestępca się zachowuje. Udaje, że go nie ma, on się próbuje w ten, w kolor asfaltu.
Proszę zobaczyć, co on wyrabia. Dobra, panowie, ja jadę na dziewczyny. Jadę na dziewczyny, bo tutaj nie ma nic, same chłopaki. Paruwa party. Co jest? Jadę stąd. Chcesz iść pod garaż? To chodźże, a ja nie wiem, nie mam mapy, bo... A, już mam mapę. O. Paruwa party, nara. Gdzie ja mam jechać? Ej, gdzie cię mam podrzucić? Pod garaż, jak możesz. Aha, to czekaj. Bo ja ledwo co ogarniam, muszę sobie mapę odpalić. No, i widzicie, i to jest na przykład taka interakcja. Tutaj są fajne akcje, możemy na przykład sobie znaleźć ekipę. Tu jest garaż, to musimy w prawo i w prawo, dobra. Dobrze jadę? Dobrze. I w prawo. I teraz ja na przykład spotkałem jakiegoś... mogą być czasami takie spadki FPS-ów, ponieważ ja niestety chyba mam odpalone na Full HD i w ogóle Ultra, Srultra. Niestety zła konfiguracja powoduje, że to nie jest 60 FPS-ów, ale tam. Przecież to jest nieprofesjonalny kanał Bonkola, więc czego wy tam chcecie? Co tutaj jest? Ach, ja się kręcę jak dziki wąż. Dobra, jeszcze jedziemy tutaj. O! O! Dobra, możesz się to zatrzymać. 10 zł. Dzięki. Nara. Czekaj chwilę. Ja będę jako taksówkarz robił. Nie mam przy sobie, mam w bankomacie. To wypinaj dupę! No to nie chcę, nara. No. Nara. No i widzicie, no. To jest kwestia tego, jacy są gracze. I czy potraficie potrolować się, zrobić może jakieś... O właśnie, i teraz patrzcie, teraz mi wpadł na taki pomysł. Jak ktoś na przykład nie ma samochodu, to mógłbym tak uczciwie zarabiać na przykład jako taksówkarz, jakby ktoś chciał. To jest dobry Bonkol taksówkarz, to by było zajebiste. Dzień dobry. Panowie, ta droga jest podporządkowana, czy... O, stop, okej. Panowie kierują ruchem, jak jesteście na jezdni? No to nie mogę jechać, jak pan stoi przodem. To niestety. Jak ja czekam, aż będzie bokiem pan stał. A on mnie nie słyszy chyba. Dzień dobry! Dobra! Lewa wolna. Prawa wolna. To ja jadę. O nie! To nie jest przejście dla pieszych! Prawie bym go przejechał. Dobra, co ten? No i w ogóle mapa, ja się na zakończenie wam pokażę, jak tutaj mapa wygląda. Sklep dla nurków, na przykład możecie tam kupić sprzęt do nurkowania, potem gdzieś nurkować, jakieś wraki statków tam przeszukiwać, na przykład polować na żółwie morskie, tam można je potem, sklep z bronią, można je sprzedawać te żółwie. Kopalnia miedzi, można przerabiać, to jest akurat dodatkowo siedziba Yahais, bo to się wiąże z serwerem. Kwatera główna policji, wiadomo, bankomaty, sklepy, urząd licencyjny, tak jak powiedziałem, tam się wyrabia różnego rodzaju prawa jazdy, inne licencje, misje kurierskie. O, i to jest coś, co mnie chyba zainteresuje. Pole brzoskwiniowe, ty, fajna rzecz, ej, kurde, co się tu stało. Dobra, ja sobie ten sam... Ach, kurde, oni mi odholują ten pojazd. Jest to jakieś miejsce, gdzie można parkować w ogóle, bo oni potem holują to wszystko i na przykład wstawiają mandaty za... Ale tu chyba nie było, że nie można, nie? Dobra, to ja sobie tak zaparkuję, o. Sobie tak zaparkuję. Wyłącz silnik. Wysiądź. Okej. Tutaj sobie naciśniemy boom. O, i zablokowałem pojazd. I teraz mi nikt go nie odpali. Tylko ja mogę ponownie go odpalić. Dobra, to tyle. Tyle w tym materiale. Za dużo nie pokazałem, ale chciałem się pochwalić, że mam Armę 3. Ha. No i to jest Altis Life, także postaram się jak najczęściej grać właśnie w Armę 3, przynajmniej na tym modzie albo na innym. Jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie Army 3, to możecie pisać w komentarzach. Ja postaram się robić to na live, postaram się robić to na... może nie na YouTube, tylko tak offline będę grał i nagrywał dodatkowo. I jeżeli będą jakieś fajne sytuacje, śmieszne, albo jakieś bardzo intrygujące, to powycinam to i będę takie zlepki czasem jakieś wrzucał na tubę. Co o tym myślicie? Dobra, trzymajcie się gorąco. To był materiał z Army 3 z modem Altis Life na serwerze Yahais. Jeżeli ktoś chce, to może sobie odwiedzić ten serwer. Fajny i na razie przyjazny. Trzymajcie się, cześć.